3, 2, 1, akcja, to się kameruje. Start. Odbiór, kotlice 140, ileś? 185. 225. Dobra. A tak poważnie, cześć wszystkim. Witamy Was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika GR Załoga oraz... Weronika GR Załoga. Surprise, motherfucker. No, Marlena GR Załoga. Dobra, Weronika i Marlena GR Załoga, dosyć tych przywitań, serdeczności i tak dalej. Witamy Was jeszcze raz serdecznie na naszym kanale i my dzisiaj witamy Was, piękny, słoneczny dzień, temperatura południe. Stabilna, 20 stopni, nic nie widać. Nie, dzisiaj naprawdę mamy warunki optymalne, jak widzicie. Ptaszki śpiewają, wiaterku nie ma, więc mamy idealne... Także już wiecie, co będziemy dzisiaj robić. Tak, mamy idealne warunki do oprysku, także dzisiaj taki zabieg będzie wykonywany w uprawie o nazwie. No co? Kukurydza. Także... Kuku. Ach, ta Wera. Także dzisiaj taki zabieg u nas wykonamy na naszej kuku, jak wiecie lub nie wiecie, no to w tym roku również mamy... Poletko w tym roku z firmą Topki. Z firmą Top Nasiona, więc Topki to jest taki zaczątek. Także z tym poletkiem wiąże się coś, o czym jeszcze Wam nie powiemy. Ale mamy kilka odmian i ogólnie w tym roku no dalej próbujemy tej uprawy w swoim gospodarstwie. Jak w tym roku na tej kukurydzy wyjdziemy, w sumie jeszcze nie wiemy, ale się przekonamy. Więc także... Zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. Benz. Wracam do Was i jak widzicie, byłam już koło opryskiwacza, ale naszej Wery wciąż nie ma. Więc ogólnie ostatnio wiem, gdzie jej szukać, tak się składa. I Wery nie trzeba długo szukać ostatnio. Mam Cię. Pokaż. Weronika, obejrzy się. Patrz, jakie piękne. No i hodowane od nasionek zeszłego roku. Od nasionek takich z paczki do sadzonki. Sama sadziłam własnymi rękoma. I zobaczcie, jakie piękne. To nie widać, bo pod spodem są owoce. Piękne, wielkie krzaki. O, właśnie. Trzeba będzie pobrywać. Trzeba oberwać i zjeść. Także Wery, nie trzeba długo szukać, bo wiadomo, gdzie jest. Zdrowo się odżywią. Tak, prosto z krzaka. Byś umyła chociaż. Dobra. Myjką się myje zawsze. Dobra, także wracamy do tematu jednak. Tak się składa, że dzisiaj wykonamy zabieg dwoma nikodymami. Nie no, żartuję. Czym, Nikuś? Herbicydami. Więc... Oczywiście to jest polski produkt, tak jak polski nikodym. Tak, więc polski idziemy. Producent, 8 lat na rynku. Dokładnie, więc idziemy teraz z nikodymem po oprysk. No, ten duet jest tak prawie zgrany jak Weronika z Nikusiem. O, właśnie tak. Razem pięknie wyglądamy, więc idziemy i zaraz wracamy. Dobrze. Nadejszła wiekopomna chwila. A to drzwi się same nie otworzą, a takich automatów jeszcze nie ma. Ta-dam! O. Weszłam z nikodemem, wyszłam bez. O kurde, jak to zrobiłaś? No właśnie nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Dobra, i mowa tutaj oczywiście o firmie Invigo. I co tu jest u góry? Że trzeba zrobić co? Tudor. Shake it. Czyli tak. No dawaj. Albo dołu. Już. Tak trzeba zrobić. Nie, to jeszcze później trzeba lepiej Weronika zrobić. W betoniarkę wsadzić. Chyba razem z tobą. Głowę w betoniarkę. Razem z nikodemem. Aż nikodema przestraszyłaś. I zobaczcie, tak wygląda nasz duet. Mamy produkt Metos 960 EC oraz Tudor 114 OD. I co Weronika będziesz robić? Shake it? Nie, już zrobiłam. A jak to tak? Odkręcić? Nie, jeszcze nie, bo nie jesteś gotowa na to. Wizualnie nie wyglądasz.
Obraziłeś o tak, powinnam zrobić o tak i powinnaś być przebrana. Nie tym razem. Nie tym razem. Nie. Dobra, to zaraz troszkę opowiemy o produktach. Weronika czytała o nich całą noc. Dokładnie. Ona mogłaby... Nauczyłam się na pamięć. Tak, na pamięć. Encyklopedię bym mogła o tym pisać, co najmniej. Także zdzieraj to. I zaraz będziemy o nich opowiadać. Będziemy dalej czytać. Będziemy dalej czytać. Dawka. Już dawka? Pół litra na hektar. O. Dobrze. Stosować środek w fazie 2 do 8 liści kukurydzy. Ale ogólnie to powinno się robić to od 2 do 3, ponieważ wtedy stosowanie jest takie najbardziej, najlepsze. Środki wtedy najlepiej działają. Mam ważne informacje. Tak? No to dawaj. Trzeba na te pół litra na hektar dać od 200 do 300 litrów wody. Do 300, no. I zobaczcie, to jest tak dedykowane do kukurydzy, że nawet tutaj mamy kukurydzę w formie takiej grafiki, także jak najbardziej. A few moments later. Panie i panowie, przyszła gwiazda YouTube'a. Nikodem, ładnie się zaprezentuj. Tak by to jakoś wyglądało. Mężczyzna. Nowy w gospodarstwie. Nikodem poleca. Tudor. Tudor załoga. O Jezu, nie. Nikodem poleca. O, tutaj tak powinno być. O, nie uciekaj. Zaraz będziesz czekał. A Nikodem powinien być w środku. O, to by była reklama dopiero, co? No. To nie jest reklama. To jest... To jest... Polecanie produktu. Zgadza się, ale dobra, nie będziemy przedłużać do rzeczy odnośnie produktów, bo w sumie wciąż powiedziałyśmy za mało, coś Wera zaczęła mówić odnośnie dawek i tak dalej, ale... Wszystko powiedziałam. Jak to wszystko? Pół litra na hektar. Nie pomyliłaś się? Nie, pamiętam. Dobra, to na początek Werka na chwilkę mnie opuściła, ale jest to idealny moment, aby zapoznać Was z produktami. Mianowicie zaczniemy za chwilkę od Tudora 114 Ode. Jest to produkt innowacyjny, produkt rolniczy, który został właśnie takim tytułem obwyszczony, ogłoszony w zeszłym roku. Został on nagrodzony, ale poplątałam. Poza tym jest to produkt, który świetnie nadaje się przy uprawach bezorkowych. Uprawy bezorkowe zyskują w sumie na zainteresowaniu z roku na rok, uważam, coraz bardziej, ze względu również na to, co dzieje się na rynku europejskim, to, co narzuca Unia Europejska i tak dalej, jakieś nowe łady i tak dalej, ekoschematy i różne rzeczy, o których coraz więcej się mówi. Musiałam przyciąć, bo jednak nie jest tak łatwo wszystko zrobić jedną rączką. Także w kwestii produktowej to oczywiście jest to produkt, który nie zostawia nam pozostałości, a co za tym idzie, czyli po prostu jak teraz mamy kukurydzę, to produkt tak naprawdę działa tylko na tą kukurydzę. Następna uprawa, która będzie wysiana po tej kukurydzy, będzie bezpieczna. Poza tym, co jeszcze takiego? Mamy tutaj produkt wieloskładnikowy, mamy tutaj nikosulfuron, tifen, sulfuron i florasulam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przeczytałam. Poza tym, co tam jeszcze? Zwalcza nachwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Także tak wygląda Tudor. Tak się gość prezentuje. Mamy produkt Metos 960 EC. Tadam! Zapoznamy Was również z etykietą, żeby nie było, że tylko sama coś tam powiedziałam, zmyśliłam, dodałam, przekręciłam, także... Więc jest to oczywiście herbicyd do stosowania doglebowego, zawiera tutaj w składzie S-metochlor. Jest oczywiście on, ten produkt, pobierany przez kiełkujące rośliny, oczywiście te takie również, które wzeszły, także świetnie sobie oczywiście z nimi radzi, zarówno z takimi chwastami, które wzeszły, ale nie są jeszcze w tej fazie zaawansowanej, tylko oczywiście są w tej takiej fazie krótko po wschodowej. Najlepiej jest tym produktem wykonywać oprysk do tej fazy 4 liścia. Dobra, i na koniec zostało jeszcze podsumowanie dawkowania. Metos w dawce od 0,5 do 0,8 litra, w zależności oczywiście od warunków, w jakich stosujemy oprysk, i oczywiście drugi produkt z firmy Invigo. Podkreślam to, bo jest to polska firma, o której mało osób wie, że tak naprawdę jest polska, więc drugim produktem jest Tudor i stosujemy go w dawce również 0,5 litra na hektar.
wodzie. W którym zamku? Twoim! Twoim! A, to dobrze. Taki księżniczek nasi to ze świecą słuchać. Bardziej do Polutka podobny niż do księżniczki, ale ona tego nie będzie słyszała. Ładnie wyglądasz, Weronika. Tak ślicznie. Ona wszystko, jak pelikan. Młoda to jak pelikan będzie łykać. To jak, zrobione? Zrobione. Wierzę ci na wygląd, nie na słowo.